Witamy Państwa z jednego z kultowych miejsc dla każdego kibica futbolu, czyli ze Stadio Santiago Bernabeu. Komentować to spotkanie będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. W dzisiejszym meczu Real Madrid zagra przeciwko Manchesterowi City. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. Trener zdecydował się na ustawienie 4-3-3 z bocznymi napastnikami w roli klasycznych skrzydłowych. Jest to wariant dający trochę więcej przestrzeni w strefie ofensywnej, gdzie przed bramką operuje głównie środkowy napastnik, wspomagany przez przesuwających się do przodu pomocników. Zobaczmy, w jakim ustawieniu wyjdzie na dzisiejszy mecz Manchester City. Wyjdą na boisko w wariancie 4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi operującymi po bokach środkowego napastnika. Jest to ofensywne ustawienie, które jednocześnie pozwala na szybkie rozbijanie akcji rywali dzięki zagęszczonemu środkowi pola i pressingowi skrzydłowych na bocznych obrońców. Karim Benzema. No strzela! Kapitalnie broni! Sané. Aguero. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Varane. Gareth Bale. Carvajal. Piłka w pole karne do Bale'a. Yeah! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w cienie bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Obrona nie miała tutaj nic do powiedzenia. Strzał z bliska. Niemal wjechał z tą piłką do bramki. Spójrzmy na to z innego kąta. Zadowolony trener Realu z tego jednobramkowego prowadzenia. No, w końcu wreszcie coś się ruszyło w dobrym kierunku. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Aguero. David Silva. Sergio Aguero. Długo rozgrywają piłkę. Ale myślę, że mają sposób na to, by... To może być wyrównanie! I jest! Gol, proszę Państwa! Ta bramka może odmienić losy tego meczu. Wyrównali i na pewno będą chcieli powalczyć o zwycięstwo. Przekonamy się niebawem, czy pójdą za ciosem. Trafił w słupek, miał sporo szczęścia. Piłka odbiła się i wpadła do bramki. Mamy gola. Całe szczęście, bo to była bardzo ładna bramka. Przecież piłka mogła wyjść w pole i mówilibyśmy o straconej szansie. Wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra rozpoczyna się od nowa. Toni Kroos. Karim Benzema. Sergio Aguero. De Bruyne. Aguero. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Może dośrodkowywać. Sané. Sterling. Sané! Bramka Manchesteru City! W powtórce widzimy, że bramkarz był kompletnie zaskoczony tym strzałem. Strzelec wykorzystał fakt, że przy takiej wielkiej odległości reakcje bramkarza zależą mocno od jego ustawienia i równowagi. Praktycznie pozbawił go tym samym szans na reakcję. Wyraźne zadowolenie Pepa Guardioli z prowadzenia, ale jego zwyczajem powściągliwe. Wie, że taka przewaga jest krucha. Wznawiamy grę. Manchester City prowadzi. To może trochę zmienić taktykę obu zespołów. Luka Modric.
Gareth Bale. Groźnie, ale zdążyli na czas. Kevin De Bruyne. Czysto odebrał tę piłkę. Atak nie powiódł się. Casemiro. Jest przejęcie i mają szansę. Rozciągnięcie gry. Atak skrzydłem. Sané. De Bruyne. Ależ ma szansę De Bruyne. Manchester City wywalczył rzut rożny. Silva spod chorągiewki. Dobre, dalekie wybicie. Modric. Rozpoczynają kontratak. Podanie crossa zostaje przejęte. Cross. Świetne, prostopadłe zagranie Toniego crossa. To musi być wyrównanie. Znakomita reakcja, świetnie obroniony strzał. A czasu nie było wiele, bo strzał kąśliwy i z bliska. Brawo, naprawdę należą się pochwały za tę interwencję. Ładnie wyjaśnia sytuację Kompany. Powinien dośrodkować. Aguero. Sané. Sergio Aguero. Raheem Sterling. David Silva. Sané. I rozpoczną królewscy od wrzutu z autu. Gareth Bale. Modric. Luka Modric. Toni Kroos. Kroos. Isco. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. De Bruyne. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Nic nie będzie z tego dośrodkowania. Przejęła obrona. Ponownie celnie podaje. Mają teraz trochę miejsca. Zaskoczyć nie zdołali, ale wciąż utrzymują się przy piłce. David Silva. No z tak daleka nie da się. I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. Ostatecznie na aut wybita ta piłka głową. Toni Kroos. Królewscy ruszyli do przodu skrzydłem. Sporo przestrzeni zostawili im rywale. Czy Bale dojdzie do tej piłki? Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Bo że jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. No, bardzo sprawne rozegranie przed zdobyciem gola. Zgodzi się. Kapitalne dośrodkowanie i gol. Piękna bramka w blicie piłki do siatki. To już była formalność. Co za główka, kapitalna bramka. Znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. No, po tym pięknym golu mamy remis. Ładny mecz i wielkie emocje. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. De Bruyne. Atak Manchesteru City. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. 2-2 po pierwszej połowie tego spotkania. I wracamy na Estadio Santiago Bernabeu, gdzie właśnie rozpoczyna się druga połowa tego spotkania. Sané. I teraz Aguero.
może dośrodkowywać. Niebezpieczeństwo zażegnane. Kevin De Bruyne. Sané. Przyjął i odgrywa z powrotem. Sterling. No i mamy stratę piłki. Walker. Fernandinho. Aguero. Kevin De Bruyne. Sané. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Varane. Co twoim zdaniem pokazał w pierwszej połowie Gareth Bale? Pokazał się z bardzo dobrej strony, strzelił wyrównującą bramkę do szatni. Na pewno tchnął tym trafieniem nową nadzieję w serca całej drużyny. I będziemy mieli rzut rożny dla City. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Otamendi. De Bruyne. Sergio Aguero. De Bruyne. Marcelo oddala zagrożenie. Kevin De Bruyne. Raheem Sterling. Robi się niebezpiecznie. Czy będzie prowadzenie? Aj nie! Nie ma gola! Nie ma prowadzenia! Gramy dalej! Niewiarygodne, że wciąż jest remis. Wynik otwarty, czasu sporo. Czekamy zatem na kolejne akcje i lepszą skuteczność. Benzema. Modric. Teraz prostopadłe zagranie Modricia. Gareth Bale! No, takie niewykorzystane okazje mogą się mścić. Ale bramkarz zachował się fantastycznie. Aguero zmierza z piłką w stronę pola karnego. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Isco musi to trafić. Casemiro. Dani Ceballos. Marcelo. Lugo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Modric przed szansą. Mogli prowadzić, ale spudłował. Sané. Sergio Aguero. Riyad Mahrez. Walker. Zgrywa do tyłu. De Bruyne trafia do siatki. Jest bramka, piłka w siatce, spóźniony obrońca, on to potrafi wykorzystać. Tak, De Bruyne pokazał w tej akcji, jak bezlitośnie wykorzystywać błędy defensywy. Wyraźne zadowolenie Pepa Guardioli z prowadzenia, ale jego zwyczajem powściągliwe. Wie, że taka przewaga jest krucha. Wznawiamy grę. Manchester City prowadzi. To może trochę zmienić taktykę obu zespołów. Luka Modric. Casemiro. Dani Ceballos. Benzema. Gareth Bale. Carvajal. No, już blisko pole karne.
Do końca jeszcze 15 minut, o ile sędzia nie przedłuży. Sergio Aguero. Riyad Mahrez. Kevin De Bruyne. Przeciwnicy przejęli. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Gündogan. Riyad Mahrez. No, czas na dośrodkowanie. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Nie satysfakcjonowało ich prowadzenie. Zdecydowali się jeszcze zwiększyć przewagę nad rywalami. Mamy kolejną bramkę. Dobra orientacja i umiejętności często owocują zdobywaniem bramek. Ależ piękna akcja, perfekcyjne dośrodkowanie. Jak widzimy, piłka ląduje w siatce. Tego po prostu nie dało się zmarnować. Co za główka, kapitalna bramka. Znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Cztery-dwa, różnica wyraźna, w miarę bezpieczna, ale czy taki wynik uda się utrzymać do końcowego gwizdka? 81. minuta minęła i jeszcze 9 do końca. Kevin De Bruyne. Aguero. Isco. Modric. Lucas Vázquez! Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. De Bruyne. Otamendi. İlkay Gündoğan. No chyba nie sądził. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Luka Modric. Dani Ceballos. Isco. Riyad Mahrez. Casemiro. Real coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Borja Mayoral. Niesamowite, broni Ederson. Real Madryt wywalczył rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. İlkay Gündoğan. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. I mamy koniec spotkania. Wygrana Manchester...